Podnoszę się po porażce. Ej, ktoś mówi, że pakiet jest za 100 zł, ale jak go sprzedać w takim razie? Mam tu pakiety, tu jest sklep. Mogę sprzedać pakiet? Nie ma jak sprzedać pakietu, nic nie zmienia. Zaraz, pytam się... O co pytałem KR? Spytałbym się czemu, o co? Do kupienia jest za 100 gelda. No tak, rozumiem, że pakiet jest taka sprzedaż, ale... Mam pakiet, tak. Wiem, że kosztuje 100 zł. Blizzardowych. Tylko jak go sprzedać? Tak, w pakiecie są karty. Tak jak są deki do jakiegoś Magicka i tak dalej. Nie da się sprzedać, więc na nic nie wyszedłem. Muszę to otworzyć. I tyle. Zniszcz sobie jedną kartę rzadką, jakąś słabą, byś mógł w pył. Dobra. Chodź. Okej, okay, pytanie brzmi za milion. A skąd ja dobieram karty do areny, naprawdę? Coś z dźwiękiem, brzmisz jak ze studni. To prawda, czy to jest jakiś bug? Nowe zadanie, nie cieszy mnie to. Okej, coś się zawiesiło. Nie mogę nic wybrać. Blizzard mi... Moment, zrestartuję to. Bo się zawiesiła gra. Bugi. Tak, Blizzard chce, żebym się spać. Okej, karty do areny dobierane są z puli wszystkich kart w grze, ale niezależnie od tego, co ja posiadam, tak? Mam nadzieję. Okej, ze wszystkich kart w grze, dobra. Tak, i pobrało golda. Nie pobrało. Dopiero druga. Wydałem moje prawdziwe pieniądze z gry. Mag i ten jest spoko. Łotrzyk ma... Co on tam dostawał? Walnięcie na bohatera czy 1 plus 1? Paladyn. Mag jest też słodkie. Wiesz... Ale teraz tak, czy tutaj są karty stali danych bohaterów? Łotr jest mocny na arenie. W Janiną wygrywałem, tak szczerze. 1-2 sztylet. Aha, tylko broń, dobra. Teraz tak, idźmy na logikę. Przepiękne. Nie wiem, co to jest, ale wybieram. Bardzo fajne. Dobieram dwie karty, to jest wartość. W sensie są jaja. To jest przesłodka karta. Chociaż ta będzie lepsza. Ratowała mi dupę wielokrotnie. To będzie śmieszne. Władca areny, super. Prowo, niezłe. Okej, okay, robimy ten. Doskonale. Piraci, tak, błagam. Cudowne. Mściwy kowal. Bez sensu. Bez sensu. Niezłe. Boska tarcza. To było fajne. To jest imba. To było prześliczne. Zostaniemy przy tym. Będziemy ich mieć na bank w takim razie. Prawdopodobieństwo jest dosyć duże, że ich wylosujemy. 1 z 15. Mamy takie coś, to brzmi nieźle. Uszkodzony golem, syf, fajnie. Prowo. Widziałem to w akcji, było denerwujące. Cudo. Marzymy o tym. Bardzo fajne.
syf. Największa bieda, najmniejsza bieda, innymi słowy. To było śmieszne. To jest śmieszne, ale nierealistycznie. Są dwie psychodeliczne tarcze. Znicz Murloka dostanie 1 do 2. Pójdźmy na całość. Wilkole Arfa było świetnie. Twoje stronicy więcej kosztują. Brzmi absolutnie bez sensu. Ale może się kiedyś przydać. Tosowałem bez sensu. Zniszcz broń. Wyjmij żywołak. Ognik. Najmniej do dupy. Prowo. Niezłe. To jest słodkie. Weźmy, miejmy na... Pytanie, czy będziemy się wybierać, czy wybierać kartę, czy mieć misia. Wszystkie są równie fajne. Wszystkie są równie dobre. Co mi dużo dawało? To. Na logikę. Miałem zawsze deficyt prowokacji. I pójdziemy w prowokację. To jest fajne, będziemy się kopiować. Prowokacja bez tego. Bez przemyślunku. Szał, furia oraz... Brzmi nieźle. Kontruje, co znaczy kontrować zaklęcie? To jest dobre. Ale co jest lepsze? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc mamy dużo obszarówek. Będzie słodko. Będzie tak słodko, że już boję się myśleć, co stanie. Raz posłucham. Nigdy was nie słucham, się nie znacie. Okej, okay, MKR pisał, że zamieć. A jest bezmyślność. Duże obszarówek, jedno czy dwie? Dwie! Szalejemy na start i bierzemy olbrzyma. Na oportek jakby wyjść na przykład z 5 kartami, to będzie za 5. Nierealistyczne. Okej. Okay. Brzmi jak fajna talia na start, plus magiczny kryształek, plus co zrobi zły człowiek. Luzik, jeszcze za to biorę. Dobrze. Bardzo ładne. Mamy to. Będzie mnie bił boleśnie. No co ty jeszcze chcesz zrobić? No skrzywdził, bo to jest człowiek, który się krzywdzi. Na start nic nie mogę zrobić. Mogę poświęcić 2 tury, żeby mnie zmasakrował. I wtedy wyjść z... Właśnie do dupy. Ale dzięki Bogu, jest takie coś. Boże, ej! Jest szansa na zwycięstwo. No to nie będzie nic oprócz wnerwiania. Boże, jak się cieszę, bo mnie tu strasznie bym bił po twarzy, a tak będzie miło. Zabawimy się. Jakiś kurde, maso, sadomaso ten. To prawo jest ładne. Będzie musiał pocisnąć to. Tym zniszczy, tym uderzy w twarz. Czy warto trzymać takiego coś? To jest sekret. Które brzmi całkiem nieźle. Co tu robić? Co tu robić? Zobaczmy, nie? On będzie wystawiał pewnie jakieś kozaki. I pomyślmy dalej. Czy będzie BDSM? Nie wiem. Uderzył. A ja zrobiłem głupio chyba jednak. No, coś fajnego daj. Coś takiego, co zmiażdży. On nie wie, co się dzieje. No zagraj. Cokolwiek nie zagrasz, to ja to dostaję. Luzik, jeszcze za to biorę. Boże. Luzik, jeszcze za to biorę. A nie. Nie zadziałał okrzyk bojowy. Zadziałał na niego. WTF. Nie, nie zadziałał na niego. Zacznie się zbyt dobrze robić. Moment. To było genialne. Jestem niesamowicie podjarany. Tyle tylko, że... co?
Dodaję 1 plus 1 i mogę masakrować tych. Szkoda tego dowódcy rajdu. To by było fajne. Co tu robić? Co tu robić? Ale tak tracę dosyć sporo. Sukuba zabij. No to było logiczne. Rozpoczyna się prosperity powoli. Chociaż bardzo powoli nawet. Ten koleś będzie mi tutaj zbawiał. Teraz dojdziemy do tego. On rzuca karty. Nie wiem, że było coś, co masakruje wszystko. Mam Wurgena. Super. Czy mogę się pozbyć jednego, wejść z drugim? Fajnie. To trzeba będzie zabić dosyć szybko. On będzie ich sam zabijał, mi się wydaje. No ale zobaczmy. Dobrać dwie karty to nie dla nas. No jedyny sensowny to jest teraz ten pan. Bijemy go po twarzy. Czy on wyhoduje z tego bestię i mnie uderzy? Jest to bardzo prawdopodobne, ja bym tak robił, ale co zrobi on? Nie wiem. Raid leader i atak w gula. Wszystko brzmi fajnie, tylko czekamy na ten. Niechaj przemówi do mnie ból. Może on się sam zabije tymi swoimi czarami. Jakby wyskoczyła teraz ta karta, która zadaje 5 uszkodzeń wszystkim, to tam 2 i ten. Obszarówka jakaś. Jakbym się ucieszył. Okay, mamy hodowlę świń. Ognik. Ile on ma? 4. Więc mogą go łatwo zmasakrować i mnie nieźle dobić. Ognik jest o kant dupy robi. Dobrać dwie karty, że nic dobrego nie wyskoczy. Zranienie, no... Niestety, gramy na czas. Bawi mnie. Oblicz prawdopodobieństwo na obszarówkę. No 1/15 jest. Chociaż nie, ona zawsze maleje. Moment. Skoro mamy teraz 21 kart w talii, no to prawdopodobieństwo jest 1/10 jakaś. Miałeś być prowokacją. Aha, nie jesteś, okej. Modlimy się o obszarówkę teraz, no nic nie zostało. Tyle. To jest mało. Co kryje przyszłość? Furia wichru. Dla kogo co to było? Jakieś takie lewackie strony. Super. Jeden przeżyje, a tak tego nie przeżyje. Czy nie ma kogoś z prowokacją? Cóż, gramy. Jest. A, do dupy. Nie przejdzie. Cóż, przedłużamy agonię. Wszystko się może zdarzyć. Jaka gra w ogóle? Pociskiem wal. Jaki wredny lewak, momencik. Trzymaj się, moja królowo. Okej. Okay. Chyba, że coś wykombinuje, cwaniak. 3. Aha, furia wichru. Hello. Dobrze. Nie wyszło. Super, partia. Jak na razie same sukcesy na arenie. Nie, ja to sobie potnę, bo to po tym nie wrzucę. Widzę, że się szykuje zabawa. Powiedzcie, jak jest ciemno i... Blah.